Na ten dzień rolnicy czekali okrągły rok. Dożynki to coroczne święto plonów, które odbywa się po zakończeniu żniw. Wiosna i lato dla rodzin mieszkających na wsiach i zajmujących się rolnictwem to okres wytężonej pracy. Każdy z nas docenia przecież smak polskiego chleba, owoców czy warzyw. 8 września w Tyrowie odbyły się gminne obchody święta plonów. Ta gmina jest zamieszkała przez znaczną ilość rolników i dzisiaj świętujemy ich trud, ich całoroczny trud tym symbolicznym chlebem. Jest to naprawdę duże wydarzenie. Jest to jednak rolnicza wieś, mimo wszystko. Tradycyjnie po mszy świętej, podczas której poświęcono wieńce, chleby i dary dożynkowe, korowód przy dźwiękach orkiestry przemaszerował na plac obchodów. Dożynki to także czas, w którym najbardziej zasłużonym rolnikom wręczane są odznaczenia. W tym roku zostali nagrodzeni honorowymi odznaczeniami ministra Zasłużony dla Rolnictwa. Rolnicy z gminy Ostróda nie ukrywają, że tegoroczny sezon był dla nich ciężki i przysporzył sporo problemów. Przynajmniej w naszej gminie nie było lekko, bo rzeczywiście najpierw potężne opady deszczu były, potężne ulewy, które gro zbóż jednak legło i to później zbierać, czekaliśmy na pogodę, żeby to zebrać i to trwało jednak dłużej, jeżeli zboże jest leżące, a jeżeli chodzi o plony, to dosyć ładnie. Musimy się pochwalić, że ładnie, że zboża będzie pod dostatkiem. Dożynki są także okazją do podsumowania poziomu rolnictwa w gminach i na terenie całego województwa. Docenić należy także zmiany, jakie zaszły w gospodarstwach rolnych w ostatnim czasie, a te dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej widać gołym okiem. Niestety wciąż polski rolnik stoi na gorszej pozycji niż ludzie zajmujący się rolnictwem w innych krajach. Chodzi o wyrównanie dopłat obszarowych. Szczególnie po 2004 roku, kiedy wyszliśmy do Unii Europejskiej, te fundusze jednak, dopłaty obszarowe pomogły rolnikom, aczkolwiek nie rozwiązały wszystkich problemów, które są, bo ja dzisiaj tutaj na tym święcie wspomniałem tylko, to jest co prawda nie dzień, żeby uprawiać politykę i nie o to mi chodzi, ale najważniejsze zadania, które stoją w tej chwili, które nie rozwiązaliśmy do tej pory, to wspólna polityka rolna i zrównanie opłat obszarowych polskiego rolnika i na przykład rolnika sąsiada z Niemiec. Tu akurat podaję taki przykład, może być to Holender, może to być Belg. Różnica w dopłacie obszarowej wynosi ponad 120-130 euro do 1 hektara, więc proszę sobie samej odpowiedzieć, jak trudną konkurencję ma polski rolnik w stosunku do rolników z Unii Europejskiej, starej Unii Europejskiej, które mają wyższe dopłaty. To musimy spróbować zmienić. Problem ten pozostawiamy samorządowcom, których sami wybraliśmy w wyborach. Czy sobie poradzą i wywalczą lepsze warunki dla rolników, przekonamy się po 2014 roku, kiedy to będzie nowa perspektywa finansowa. Podczas dożynek rolnicy choć na jeden dzień mogli zapomnieć o problemach. Każda wieś była zaangażowana w tworzenie dożynkowych wieńców i stoisk, bo to one podczas święta plonów były ich wizytówką. Wspólna praca i zabawa integruje całe środowiska. To jest czas właśnie integracji tego środowiska gminnego, naszego wiejskiego. Część osób czynnie bierze udział w dożynkach, chce pomóc, przynosi dużo własnych wykonanych produktów i wspomaga nasze środowisko wiejskie. Na naszym stoisku znajdują się wypieki, czyli ciasta różnego rodzaju, wyroby mięsne, własne wyroby mięsne, pasztet domowy, kaszanka, kiełbasa, boczek pieczony, są też różne, tak samo i nalewki, także to, co było w zasięgu naszej ręki. Tradycyjnie podczas gminnych dożynek odbył się konkurs na najpiękniejszy wieniec oraz najciekawsze stoisko. Komisja konkursowa, oceniając wiejskie stoiska, zwracała uwagę na jakość obsługi, stroje ludowe i lokalne produkty. Pierwsze miejsce zajęło Tyrowo. W konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy zwyciężył ten ze Zwierzewa. Według tradycji wieniec powinien być wykonany z pozostałych na polu zbóż z kiści czerwonej jarzębiny, orzechów, owoców czy kwiatów. Obchody dożynkowe zachowały się w Polsce do dzisiejszych czasów, mając już swoją kilkuwiekową tradycję. Z każdym rokiem nieco jednak zmieniają swój charakter. Na szczęście pewne elementy staropolskiej tradycji pozostają niezmienne.